Jeśli pod tym odcineczkiem dacie radę dobić 8000 łapeczek w górę, to w kolejnym filmie zrobię wam rozdanie na któregoś z nowych pirackich skinów. Albo tego skina do Ravsa, albo tego skina do Doge'a, albo tego skina do Barley'a. Zwycięzca będzie sobie mógł wybrać, którego będzie chciał. Więc jak taki konkursik chcecie, to dobijamy tutaj oczywiście 8000 łapek w górę i polecam już teraz zostawić suba na moim kanale, żeby takiego czegoś nie przegapić. Bo u mnie o wiele częściej możecie zdobywać fajne nagrody, wystarczy, że mnie subskrybujecie. Jeśli lubicie Brawla, naprawdę polecam. A w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę grubo, ponieważ pokażę wam 9 niemożliwych rzeczy, które na serio wydarzyły się w Brawl Stars. Na przykład powiedzmy, że no na pewno każdy z was ma odblokowaną Shelly, co nie? I dostaliście ją od razu na początku na swoje konto. Ale czy wiedzieliście o tym, że była jedna osoba, która Shelly nie dostała na swoje konto, tylko odblokowała ją w inny sposób? Powiem wam, o co z tym chodzi. Mam dzisiaj łącznie przygotowanych 9 takich rzeczy, w które po prostu nie uwierzycie, jak je zobaczycie, a one na serio się wydarzyły w Brawl Stars. Lecz już na wstępie tego filmu chciałem powiedzieć, że odcineczek ten powstał dzięki zagranicznemu youtuberowi, jakim jest Lukas Brawl Stars, od którego to wiele z tych rzeczy po prostu wziąłem. Zobaczyłem u niego na filmie, link do niego właśnie dam wam w opisie, bo naprawdę zrobił ciekawy odcineczek i po prostu chciałem pokazać część rzeczy z niego też wam. No i dobra, bez większego zamulanka, pierwsza rzecz taka niemożliwa, którą chcę wam pokazać, która nigdy wcześniej się nie wydarzyła w Brawl Stars, to oczywiście Frank, ale chodzi mi tutaj o jego dwa skinki, czyli czerwony król Frank i oczywiście niebieski król Frank. Skiny te były przedstawione już, kurczę, grubo ponad pół roku temu, jak nawet niedawniej, i od tamtego momentu do dzisiaj nie wbiły one jeszcze oficjalnie do gry, żeby ktokolwiek mógł je kupić. Oczywiście ja już nieraz o nich nagrywałem i po prostu mówiłem wam, jak to wygląda sytuacja z nimi, aczkolwiek no idealnie pasują do tego odcinka i po prostu musiałem je tutaj umieścić, bo to jest jedyna taka sytuacja, że jakiś skin byłby przedstawiony i aż tak długo twórcy Brawl Stars by go nie dodali, więc czekamy, kiedy one w końcu wejdą. Ciekawe, czy w ogóle kiedyś się doczekamy, bo z takim tempem to coś czuję, że 2025 rok nas szybciej zastanie. A zanim przejdziemy do kolejnych 8 naprawdę mega mocnych rzeczy, to polecam wpisać szybko kodzik Tori w sklepie Brawl Stars. Każda osoba, która ma mój kod i na przykład kupi z nim jakieś gemy czy coś innego, zostanie pozdrowiona na moim odcinku. Tutaj wisi tam maila, na którego wysyłajcie mi nagranie lub screen, jak coś z moim kodzikiem kupujecie. Druga rzecz, którą chciałbym wam pokazać, dotyczy legend, legendarnych zadymiarzy. Jak wiecie, kilka już ich w Brawl Stars mamy, ale czy wiedzieliście o tym, że jeszcze jakiś czas temu, gdy skrzynki normalnie były w Brawlu i można było normalnie je otwierać, to pewna osoba trafiła dwie legendy w jednej skrzynce. To nie są żarty. Tutaj macie pokazanego skrzynka z rzeczy, z które po prostu ta osoba trafiła i w środku miała tylko 4 rzeczy. No więc nie spodziewała się, że będzie tutaj coś niesamowitego. Ale otwierała, otwierała i nagle zobaczyła świecącą dwójkę. A w środku co? Moi drodzy, Leon i Sandy. Dwie legendarne postacie w jednej skrzynce. Czy wy to sobie wyobrażacie? Kurczę, mordeczki, no ciężko jest dropnąć jedną legendę. Bardzo ciężko jest dropnąć ją w boksie. A co dopiero dwie naraz. To jest praktycznie niemożliwe i zdarzyło się to tylko kilku osobom na świecie w całej historii Brawl Stars, które jest już od naprawdę paru dobrych lat. A zanim przejdę do kolejnej rzeczy, napiszcie mi w komentarzu, jaki był wasz najlepszy drop w całym Brawl Stars. Czy to w Star Dropie, czy to w jakimś boksie, czy w jajkach. Po prostu, co najlepszego udało wam się trafić w historii. No teraz znowu cofamy się do legend i wchodzimy dokładniej w Spike'a, czyli tego oto zadymiarza, w sumie mojego ulubionego zadymiarza. I Spike oczywiście jest teraz legendą, ale czy wiecie, że przez jeden dzień, równo przez jeden dzień parę lat temu, Spike był rzadkości zielonej, czyli tej najsłabszej rzadkości w Brawl Stars. To nie jest żaden fake. Ten użytkownik, jakim jest Miguel Fang, którego możecie tutaj zobaczyć, grubo ponad rok temu wspomniał o tym, że no pewnego dnia w Brawl Stars zdarzył się wielki bug i Spike przez pomyłkę został ustawiony jako zadymiarz rzadkości rare, czyli tej zielonej. Normalnie jak go tutaj mieliśmy, to pisało, żeby odblokować go w skrzynkach i procenty na jego trafienie były procentami na zielonego zadymiarza, nie na legendę, gdzie jak widzicie było 0.0833, tylko na rera, gdzie procenty wynosiły prawie 3%. Więc szanse były naprawdę ogromne, żeby tego było mało, przecież zadymiarze kiedyś można było kupować normalnie za gemy, tak jak i teraz chyba, nie? Więc on kosztował 29 gemów? Legendarny zadymiarz? Ten bug był tylko przez godzinę i później już został naprawiony, ale serio, coś takiego miało miejsce widzowie i to było mega mocne. Oczywiście było to tylko u osób, które tego Spike'a nie miały odblokowanego, bo na przykład jak go mieliście jako legendę odblokowanego, to już tą legendą został. Ale jak wtedy nie mieliście go, no to na samym dole, gdy sobie zjeżdżaliście, to Spike był zielony i mogliście go trafić po prostu procentach zielonej postaci. Następnie szybciutko meldujemy się w katalogu i tutaj mamy taką specjalną zakładkę ze skinami, które są rzadkości srebrnej, no i rzadkości złotej. Ja mam dwa złote skiny i oprócz tego cztery srebrne skiny. Ale czy wiecie o tym, że istnieje kilka osób na świecie, które mają wszystkie srebrne skiny odblokowane i wszystkie złote skiny odblokowane? Chociażby Lukas Brawl Stars, czyli ten youtuber, od którego wzorowałem ten odcineczek, sam ma zdobyte wszystkie te złote i srebrne skiny. I teraz wyobraźcie sobie, to jest aż niemożliwe. Jeden skinek przecież kosztuje 25 tysięcy golda, ten złoty. Ale żeby go kupić przed tym, trzeba jeszcze, mordeczki, kupić tego samego skina za 10 tysięcy. Więc łącznie za jedną
postać, żeby mieć jej komplet, trzeba zapłacić 35 tysięcy golda. Policzcie to sobie razy 79, bo tyle aktualnie tych skinków mamy i pomyślcie, ile by wyszło za to monet. To jest aż niemożliwe, żeby tyle ich wydać i kupić wszystkie te skiny, no a jednak ludzie to mają. Swoją drogą bardzo mi się podoba złota Piperka i sam bym chciał tego skinka kupić. Wiem, że wszystkie skiny tutaj są złote, ale z tych wszystkich złotych jakoś najbardziej ten złoty mi pasuje chyba do Piper. I pewnie zastanawiacie się, skąd między innymi te osoby, które mają te wszystkie złote skinki, mają tyle tych monet. No to tutaj przechodzimy do kolejnego naszego punktu niemożliwych rzeczy. I jest to największy zwrot w historii Brawl Stars. Jakiś czas temu, gdy były dodawane 11 rangi, 11 moce, no to wiele osób dostawało zwroty monet za to, że kupowali tam jakieś ulepszacze do postaci, no a te ulepszacze zostały usunięte. I patrzcie na to, ile właśnie Lukas Brawl Stars, czyli ten YouTuber, dostał zwrotu monet. Grubo ponad milion monet. Ja sobie tego nie wymyślam, widzowie, to jest normalnie nagrane, macie tutaj część jego filmiku. Rzeczywiście chłop normalnie dostał 1 100 000, grubo ponad 1 100 000 właśnie monet na swoje konto. Więc nie ma co się dziwić, że chłop sobie kupił wszystkie złote skiny. Jakbym miał tyle monet, to też bym je sobie zakupił. No ale dobra, moi drodzy, teraz jak zakładamy sobie nowe konto, no to zawsze na nim mamy na początku szelkę, co nie? Zwykłą szelkę, która nam się odblokuje. Ale w 2018 roku było takie jedno zbugowane konto, którego nikt nie był w stanie wytłumaczyć, jak w ogóle ono istniało. A istniało ono naprawdę i nie był to żadny fake, widzowie, to jest potwierdzone. Wyświetlam wam tutaj screena tego konta, bo komuś udało się je zrobić. Jak widzicie, ta osoba miała tylko jednego zadymiarza i był to Leon! Legendarny zadymiarz jako jedyny na koncie. Wszędzie było 0 pucharków. Zerowy, no po prostu pierwszy level. Wtedy w ogóle to były czasy, gdzie było tylko 25 zadymiarzy, jak widzicie. No i ta osoba była z Rosji. I tu, moi drodzy, najprawdopodobniej mamy pokazanego hakera, bo inaczej nie było to możliwe. Nie ma szans, żeby jako pierwszego zadymiarza mieć po prostu Leona i nie mieć żadnego innego odblokowanego. To jest niemożliwe, żeby mieć legendę jako pierwszego i nawet nie mieć szelki czy nity, czy jakiegoś to podstawowego brawlera. Dlatego jedno, jedyne wyjaśnienie, które co do tego może być, to haker. Wiecie, to był 2018 rok, czy gdzieś tamte czasy, może jakiś tam 2019. I w tamtym czasie twórcy Brawl Stars pewnie nie mieli jeszcze aż tak dobrze zabezpieczonej gierki przed hakerami. I właśnie bardzo możliwe, że to był jeden z nich. I zostańmy teraz przy tej szelce, no bo mówiłem wam, że każdy na początek właśnie ma szelkę odblokowaną, co nie? Że to jest pierwsza zadymiara, którą już przecież gramy tutorial, więc od razu ją mamy odblokowaną. No i to jest nasza jedyna pierwsza postać, dlatego ma też rzadkość kommonową, zadymiarz początkowy, nawet tak pisze. Ale parę lat temu wydarzyła się rzecz, której znów nikt nie potrafi wyjaśnić. Czyli pewna osoba, która dodała filmik, gdzie pokazuje, jak z Brawl Boxa odblokowała szelkę. Że wcześniej miała już 10 jakichś innych zadymiarzy i nagle tutaj szelka była jej 11 postacią. Lecz szybko wyciekło, że to po prostu może być z testowego konta, z konta od twórców Brawl Stars, ale ludzie dalej się nie poddawali. Pewna osoba wrzuciła screena z dowodem, że teoretycznie ona też trafiła tą szelkę w skrzynce, że nie dostała jej na początku, że był jakiś bug. Jak widzicie tutaj, 0 na 0 postaci. Aż mi się nie chce w to wierzyć. Mi to wygląda trochę na fake, ale oglądałem, co sądzi o tym Lukas, co sądzą o tym inni zagraniczni youtuberzy i oni wprost mówili, że to rzeczywiście jest możliwe i że jest szansa, że to nie było fejkiem, więc ja już sam nie wiem, co o tym myśleć, po prostu wam to pokazuję, ale mi się po prostu aż w to nie chce wierzyć. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. No bo przecież szelka to jest podstawowa zadymiara, no to jak można by ją było trafić w skrzynce? No i teraz, mordeczki, kolejna taka niemożliwa rzecz. Coś, czego tak naprawdę nie mogliśmy sprawdzić w tym roku, ale się udało. No bo każdy zadymiarz, jak wiecie, a bardziej skinek, ma specjalne tło. No tutaj na przykład ten Edgar Doktor ma takie fioletowe. Jak sobie wejdziemy chociażby, nie wiem, w skina Calavera Piper, on jest halloweenowy, no to ma takie halloweenkowe tło z tyłu. Mogę wam jeszcze szybko pokazać na przykład, nie wiem, do Janet. Ona ma tutaj takie z grzybkami, ten ta mroczna wróżka Janet. No to jakie tło byłoby u Star Shelly, gdybyśmy ją odblokowali? Bo każdy zadymiarz przecież ma specjalne tło, gdy go odblokowujemy. A Starszelka, no nie da się już jej w tym roku odblokować, więc jak to sprawdzić? Była jedna osoba, która odebrała Starszeli w 2024 roku, o tym już wam też jakiś czas temu nagrywałem. I dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda tło przy odblokowywaniu Starszeli, ale zanim do tego, w 2018 tak wyglądało tło, gdy Starszeli odblokowywaliśmy. Możecie je kojarzyć, po prostu tak to wyglądało. W 2022, jak ktoś odblokował tą Starszeli, to tło już wyglądało trochę inaczej, mianowicie tak się prezentowało, już było lepsze, ale no dalej to jeszcze nie jest to w porównaniu do tego, jak wyglądają teraz niektóre tła. To zobaczcie, jak w 2024 roku wygląda do odblokowania Starszeli. Musicie przyznać, że jest to naprawdę kozackie i tutaj wygląd jest już zupełnie inny w sumie. No jest ono takie same, jak tutaj ma gwiazda Shelly, gdy w nią wejdę, jak mam ją odblokowaną, ale po prostu to było niemożliwe, żeby to sprawdzić w 2024 roku, a jednak ktoś, kto kiedyś grał, nie odebrał jej jeszcze i wszedł teraz do poczty i odebrał ją w tym roku i mógł to sprawdzić. No i na koniec jeszcze niemożliwa liczba gemów. Ja mam na przykład 563 gemy na swoim koncie i według mnie to już jest dużo gemów. To co powiecie na to, że pewien zagraniczny youtuber z Niemiec najprawdopodobniej pobił rekord świata w liczbie gemów?
milionów. Jak widzicie tutaj, miał ich grubo właśnie ponad milion, a dokładniej to 1 1553 gemy. I były osoby, które miały również milion gemów, ale to zazwyczaj było lekko przekroczone to milion, a tutaj chłop przekroczył milion o 1553 gemy. To jest tak chora liczba, że no idealnie pasowało to do tego odcinka. Dajcie znać, która z tych rzeczy była według was najmocniejsza, a ja dziękuję za trwanie do końca. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, piona!